Tak jak zapowiadałem, zgodnie z naszym programem zabierze głos pan doktor Stanisław Krajski. Witam serdecznie, panie doktorze. Tutaj proszę. Na stojąco czy na siedząco? Na stojąco. No dobra. Proszę państwa, pan doktor będzie mówił na temat, na jakiej zasadzie Kresy Wschodnie należą do Polski. Bo tak jak mówię, jedni twierdzą, że to już jest przeszłość, inni twierdzą, że prawnie te ziemie nadal należą do Polski. O tych różnych opiniach i kontrowersjach z tym związanych. Proszę bardzo, panie doktorze. Witam państwa. Przepraszam, że tak wpadłem i jeszcze na dodatek zaraz wypadnę, ale przed chwilą realizowałem program z księdzem Jochemczykiem, który wygłaszał kazanie przed Marszem Niepodległości. O tym kazaniu rozmawialiśmy w telewizji w Realu, a on jest tylko w tej chwili w Warszawie przelotem z Włoch do Polski, z Polski do Włoch, bo tu był na badaniach, a za pół godziny już obiecałem, się spóźnię, obiecałem już dawno, że będę podpisywał swoje książki na targach książki historycznej, więc tak, dlatego to tak w takim biegu. Ja napisałem i wydałem ostatnio taką książkę Odzyskać niepodległość, no, w której twierdzę, że niepodległości nie mamy. Prawda? Niepodległość to suwerenność zewnętrzna i suwerenność wewnętrzna. Kiedyś to była tylko suwerenność zewnętrzna. No bo suwerenność wewnętrzna to jest wtedy, kiedy ktoś się miesza w sprawy zupełnie wewnętrzne danego kraju i nigdy tak nie było, żeby ktoś się mieszał. Prawda? Czasami naruszali tą suwerenność wewnętrzną, naruszały jakieś grupy, na przykład magnateria. A teraz i jedna i druga jest naruszona. Prawda? To ktoś tam powiedział z posłów PiS, że parlament się nie zajmuje niczym innym, jak tylko dostosowywaniem polskiego prawa do prawa unijnego i wszystko, co robimy na zewnątrz i co robimy wewnątrz, no nie od nas zależy. I to ma wpływ na to, że nie ma problematyki kresów, prawda? Że one są wciąż krzywdzone w różnych porządkach, prawda? Że nie pamięta się o tym, że są polskie, nie mówi się o tym, że o tych ludziach, Polakach, którzy tam są, nie dba się o nich. Czasami dba się bardziej o obcych, prawda, niż o Polaków. I jeżeli mówimy o niepodległości i mówimy o Kresach, to trzeba by wrócić do lat 70. i wtedy tworzyła się ta opozycja i były dwie opozycje. Prawda? Była opozycja niepodległościowa i była tak, opozycja tak zwana demokratyczna. Ta demokratyczna to był Kuroń, Michnik i tak dalej. I oni mówili tylko o demokracji. Oni uważali PRL za państwo polskie. Myśleli, że ta przyszłość to będzie to samo państwo i te same związki z silną Rosją, ta sama podległość, no ale taka finlandyzacja Polski. Demokracja, dobrobyt. Natomiast w środowiskach niepodległościowych mówiło się, i ja się na tym wychowałem, bo ja rozpocząłem działalność jako licealista, skończyłem jako student, bo później już się wszyscy zajmowali. I w tych dyskusjach wyrosłem, prawda? I te dyskusje były takie, no, że jeżeli będzie Polska, no to to, co mamy, to, co było, to nie była Polska, prawda? Po 45 nie było państwa polskiego, bo to było państwo przyniesione na sowieckich bagnetach. Myśmy go nie tworzyli i za nie nie odpowiadaliśmy. I za jego decyzje nie odpowiadaliśmy. I między innymi mówiło się w tych środowiskach niepodległościowych, że jak przyjdzie wolna, prawdziwa, niepodległa Polska, to nie będziemy płacić żadnych długów, które zaciągnęli komuniści, bo te długi były przeciwko Polsce, a nie, znaczy te pieniądze były pożyczane przeciwko Polsce, żeby przedłużyć ten totalitaryzm, żeby przedłużyć
wszystko to, co antypolskie. I mówiło się też, że no jeżeli uzyskamy niepodległość, no to oczywiste ma być to, że wracamy do stanu prawnego z dnia 31 sierpnia, czy 1 września, jak to woli, 1939 roku. Nieważne, czy ta Polska okresu międzywojennego nam się podobała, czy nie podobała, jaki jest nasz stosunek do niej, ale wracamy do tego dnia, prawda? I robimy wszystko według tego prawa, wybory, rekonstrukcje instytucji państwa, a później można się zastanawiać, co dalej, prawda? I zauważmy, i wtedy mieliśmy taką świadomość, że ten powrót do stanu prawnego z dnia 1 września 1939 roku to jest powrót do tego wszystkiego, co wtedy było. To znaczy i roszczenia z tym związane, bo przecież Polska została okradziona nie tylko poprzez to, że Amerykanie i Anglicy nas oddali Stalinowi, ale także poprzez to, że to, co było w bankach polskich, te wszystkie weksle, które tam były, bo przecież od nas wiele pożyczano, różne kraje zachodnie, że to wszystko będzie nam teraz oddane, ale najważniejsze, że chodzi o te wschodnie granice. Polska, prawdziwa Polska, prawdziwe państwo polskie, granice na wschodzie miało i ma takie, jakie były wtedy. I zauważmy, że, znaczy ktoś się zapyta, a co z zachodnimi granicami? Znaczy, ja też uczestniczyłem w dyskusjach, czy ziemie zachodnie nam się należą i ja kończyłem te dyskusje w ten sposób, że to w ogóle nie ma o czym dyskutować, bo ja nie będę dyskutował, czy były polskie, czy nie były polskie, w jakiej mierze nam się należą, bo oczywiście można wykazywać, że one się nam należą, ale po prostu one nam się należą ze względu na to, co Niemcy zrobili z nami w czasie II wojny światowej, co nam zabrali, co nam zniszczyli, coś, czego przywrócić się nie da i nawet te ziemie zachodnie to jest za mało jako rekompensata, więc w ogóle nie ma żadnej dyskusji na temat ziem zachodnich. Natomiast ziemie wschodnie wszyscy na świecie uznali w swoim czasie, że II Rzeczypospolita ma granice tam, gdzie ma granice. To zostało przez wszystkich uznane. I my wracamy do tego stanu prawnego i jakby nie ma dyskusji, to są nasze ziemie, prawda? To są nasze miasta, myśmy je pobudowali. My zresztą potrafimy, daliśmy temu wyraz przez wieki, zajmować się mniejszościami i wszystkie te mniejszości u nas miały jak w raju. I teraz zauważmy, że mamy taką przedziwną sytuację dzisiaj, że PiS odwołuje się tak naprawdę ideowo do II Rzeczypospolitej, odwołuje się do Piłsudskiego. Wydaje się nawet, że Jarosław Kaczyński chce być takim drugim Piłsudskim, znaczy już mu się to do końca nie uda, ale przynajmniej w sensie pewnej taktyki, prawda? W sensie pewnych metod, które nie zawsze były uczciwe i sprawiedliwe. Natomiast ten sam PiS jakby nie odwołuje się do II Rzeczypospolitej jako do państwa i nikt się nie odwoływał do tego państwa po 1989 roku i wydaje mi się, że z jednego prostego powodu. Dlatego, że oni jako politycy, jako prawnicy zdawali sobie sprawę z konsekwencji, prawda? Bo my w istocie dzisiaj jesteśmy PRL-em. PRL-em przekształconym, taką starą budowlą zbudowaną na kiepskich fundamentach, zbudowaną na piasku, do której dobudowano dużo nowych pięter, do której dobudowano różne balkony i tarasy, oklejono ściany czymś nowym, natomiast to jest ta stara budowla, prawda? Teraz trwała walka o tą Krajową Radę Sądownictwa, przecież tą Krajową Radę Sądownictwa to wymyślił Jaruzelski. Znaczy to był komunistyczny pomysł, znaczy może Jaruzelski to proponował i zrealizował, bo ten pomysł we wszystkich tych byłych krajach socjalistycznych został wprowadzony,
żeby chronić te komunistyczne struktury i interesy. I dzisiaj, co się nie pojawi problem, to się okazuje, że dekret Bieruta, że coś tam, prawda, znaczy to prawo PRL-u obowiązuje, ale oni je przyjmowali jakby z dwóch powodów i to można powiedzieć antypolskich powodów, znaczy żebyśmy my zapłacili Zachodowi wszystko, co on dał komunistom na naszą zgubę i żeby trzymać się tych umów, które podpisali komuniści, prawda? No bo komuniści zgodzili się na to, że Kresy nie są nasze. Zgodzili się na to, że granica jest taka, jaka dzisiaj jest. Jeszcze ją zmieniali na naszą niekorzyść. Prawda? I póki jakby stanowimy kontynuację PRL-u, póty jakby zgadzamy się na to, że granice są takie, jakie są. Zobaczmy, że Niemcy nawet trochę symbolicznie, prawda, to robili tak, moja żona pochodzi z Olsztyńskiego, no to tam połowa ludzi wyjechała do Niemiec w latach 80. czy nawet jeszcze 70., bo Niemcy uznawali, że każdy, kto się urodził na tych terenach za czasów państwa niemieckiego lub był dzieckiem tych, co się urodzili, no to jest obywatel niemiecki, bo to są dalej Niemcy. Oni tak moralnie w cudzysłowie, tak uważają. No, czyli ja bym powiedział tak, że teraz musimy pamiętać o Kresach. Musimy pamiętać o tym, żeby wszyscy pamiętali, znaczy robić wszystko, żeby wszyscy pamiętali o Kresach, że to jest Polska. Że tam była ta najwspanialsza, największa Polska i że bez tych Kresów Polska nie będzie do końca sobą. I musimy przechowywać tą pamięć, natomiast przyjdzie czas, że wyciągniemy rękę po te Kresy, prawda? I wróci Polska na Kresy. Ale ten czas przyjdzie wtedy, kiedy ogłosimy taką pełną, prawdziwą niepodległość, co wydaje mi się, że jest możliwe wcale nie w tak dalekiej przyszłości, bo ten świat, który nas otacza, on się sypie, prawda? To jest dom zbudowany na piasku w sensie finansowym, w sensie gospodarczym, w sensie moralnym. Wstrząsają w nim coraz większe kryzysy, wymiera. To jest cywilizacja przypominająca Cesarstwo Rzymskie, która już odchodzi, wyraźnie odchodzi. Jeżeli prześledzimy, co się działo w ostatnich dziesiątkach lat Cesarstwa Rzymskiego, to teraz dzieje się dokładnie to samo. No, czyli przyjdzie taki moment, że znowu dostaniemy za darmo wszystko. Znaczy będziemy mogli zrobić, co będziemy chcieli z Polską i z sobą. Jak nie będziemy głupi, jak nie będziemy zagubieni, no to zrobimy, co trzeba. To znaczy trzeba będzie ogłosić, że to wszystko, co było w przeszłości aż do 1945, aż do 1939 roku, nie było Polską. Nie było Polską w sensie moralnym, państwem polskim, w sensie prawnym i wracamy do stanu z dnia 1 września 1939 i wyciągamy rękę też w związku z tym po Kresy. Odwołujemy się do pewnej prawdy i sprawiedliwości, która dotyczy Polski i jej sąsiadów. Natomiast jak już to uzyskamy, no to wtedy to już to wyraziłem w tej książce Odzyskać niepodległość, że to, co się stało w 1918 roku, że bez żadnych referendów, bez żadnych decyzji społecznych, narodowych, myśmy zrezygnowali, Piłsudski zrezygnował, odciął się od Królestwa Polskiego, odciął się od I Rzeczypospolitej, odwołał się bardziej do ideałów rewolucji francuskiej niż do ideałów polskich, no to jest inna sprawa i tu trzeba by zacząć dyskusję, jak powrócić do tej prawdziwej, wielkiej Polski no w taki sposób, żeby to miało sens, żeby ta Polska była taka jak wtedy, a zarazem taka, jaka powinna być teraz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.